Siemanko, witam Was serdecznie. Jestem w lesie. Idę w to miejsce, w to wysypisko śmieci, stare PRL-owskie. Mam worek na szkło dzisiaj i mam worek na ewentualny urobek, jeżeli coś znajdę. O kurde, ale powiem Wam, tu się zazieleniło. I to strasznie się zazieleniło już. Ciekawe, czy w ogóle coś tutaj będzie widać jeszcze w tym miejscu. Czy w ogóle coś wyjdzie? Nic, ale w każdym razie przyjechałem. Jestem po pracy. I nie ma... O, już flamingówka leży na powrocie do zabrania. Cały czas chodzi mi po głowie taka jedna butla tutaj, niebieska. Niebieskie stare szkło. Muszę ją dzisiaj zabrać. Czy wpadnie coś w urobku? Nie wiem. Gdzie to ja tu wchodziłem? Gdzieś tu. Także wchodzę. Odwracam Wam kamerę. Butla jest. To fajnie. Butla, jak widzicie, jest. Czyli wszedłem bardzo dobrze. Piękne niebieskie szkło. Czy jeszcze coś wyjdzie? Nie wiem. Jak mi braknie torby na urobek, to już tam widzę wiaderko. Tutaj widzę, jeszcze leży jakaś fajna chyba butelka z uchem. Tak jak Artur Skaniowa mówi, pozdrawiam przyjacielu, trzeba być bardzo dobrym obserwatorem. Zobaczcie, jak tu się zazieleniło od ostatniego wypadu. Szok. Dobra, ale zanim zacznę, to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować moim wspierającym za to, że jesteście zaangażowani w prowadzenie mojego kanału, że lubicie to, co robię. No i w jakimś stopniu musi Wam się podobać to, skoro chcieliście wesprzeć mnie, mój kanał, teścia w tym, co robimy. Także bardzo serdecznie chciałem pozdrowić Basię i Grzesia, Czarna i Grek kanał oczywiście. Wszystkie linki będą w opisie tego filmu. Zapraszam Was serdecznie. Także jeszcze raz Grzesiu i Basiu bardzo dziękuję za wsparcie. Drugą osobą, którą chciałbym pozdrowić i bardzo podziękować za wsparcie, jest kanał Andrzej H. Andrzej, bardzo fajne filmy, bardzo fajne sztolnie, ja bym do tych dziur nie wszedł. Wielkie dzięki Andrzejku za wsparcie, Ty doskonale wiesz za co. Oraz trzecia osoba, która ostatnio wsparła mnie w trakcie czatu, Tomasz Kropek, bardzo Tomek dziękuję. Co mogę więcej powiedzieć? Trzy osoby, które mnie ostatnio wsparły, wielkie, wielkie dzięki jeszcze raz dla Was za to, co robicie, a ja będę dalej robił filmy. Będzie magnes, będą takie różne rzeczy, jak tutaj w tej chwili widzicie, jestem w pełnym lesie. Jest tutaj już bajecznie zielono, z tym, że wysypiska praktycznie już nie ma. Dobrze, ja myślę, że to na tą chwilę tyle. Zapraszam Was serdecznie na dalszą część odcinka. Może tu coś pogrzebiemy jeszcze, może coś się da pogrzebać, bo no zaraz odwrócę Wam kamerę i zobaczycie. Także co, zaczynamy. Tak to niestety już w tej chwili wygląda. Znaczy stety, bardzo fajnie, że to już się zieleni. Tylko zobaczcie pod moje nogi. Ja już na przykład tych śmieci nie widzę, jak przyroda potrafi sobie z tym wszystkim poradzić. Teraz to dopiero trzeba mieć oczy dookoła głowy i patrzeć pod nogi, żeby cokolwiek tutaj w ogóle znaleźć. Ja przyjechałem dzisiaj po tą butlę, poszukamy trochę złomu i mam worek na szkło. W tym miejscu jest mniej, natomiast pójdziemy tam. Tam tego szkła było więcej, ale kurde, zobaczcie, co tam się w ogóle stało. Nie było mnie tutaj raptem trochę, idzie wiosna, idzie lato, zobaczcie, co tam się stało. No i tak to teraz wygląda. Tu wszędzie szło się po śmieciach. Zobaczcie, jak przyroda sobie potrafi z tym poradzić. He, kurde. Oczywiście, jak się przyjrzymy, no to są. Dobra. Co my tu mamy? Tu są te gumioki i nie gumioki. Zakładam szelki, rękawiczki, biorę torby. Idę gdzieś tam. Dobra, przygotowałem się już. Myślę, że jest to jedyna opcja w tej chwili już pogrzebania trochę w tym wysypisku.
No bo zobaczcie, jak to teraz wygląda. Dobra, zacznijmy od początku. Gdzieś tu był ten złom. Co ja go przedtem zostawiłem? Ale gdzie? To jest bardzo dobre pytanie. No zarosło to już niesamowicie. Aczkolwiek mnie się wydaje, że to było gdzieś tu wcześniej. Że przejdę się tu najpierw tak, jak wchodziłem przedtem. Bo to jest niemożliwe, żebym ja nie mógł go drugi raz już znaleźć. Chyba, że po prostu ktoś tutaj był i go zabrał. Bo też jest taka opcja. No i powiem, no na bank to tędy wchodziłem. Tutaj. Szedłem jakoś tu. Nie no, to musiałem iść tam prosto. Dosłownie nic nie widzę. Może tędy gdzieś? Najpierw odzyskam tą butlę niebieską. O to szkło mi chodziło. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać. Jest niebieskie. Jest. Ale co tu pływa z korkiem? Ciekawe. Butla świetna. Z długą szyjką, kolor szkła niebieski. Czy jeszcze tutaj jakaś fajna butla będzie? Co my tu w ogóle mamy? No, szkło apteczne. Jakieś korki. Różne inne dziwne rzeczy. Olej kukurydziany. Zobaczcie, jaka ładna butelka. Ciekawe, czy są tego lata. Chyba nie. Jakaś data spożycia? 2018 rok. To jest dorzucone. To nie jest już perelowskie wysypisko. Ale jest pierwszy złom. Farba. Chyba farba. Ciekawe, co tu jeszcze jest, ale pokłady, jak to Artur mówi, nie są głębokie. Jest i dekielek od słoika. Był talerz. No dobra. Na tą chwilę tyle. Będziemy robić sobie jakieś tam bazy. Idziemy tam dalej w głąb. Tu gdzieś przy tych oponach zrobię sobie bazę, żebym pamiętał, w którym miejscu to układałem. O, na przykład tutaj. Przy okazji o te opony wyleczyć to nie chcę. Dobra. Na razie to zostawiam, położę i popatrzę, bo przede wszystkim gdzie jest ten złom? Nie wiem. A tu jeszcze koło tych opon leży takie coś. Co to jest?
jest kawałek plastiku. Pewnie jakaś samochodówka czy coś. Ale tu jest troszkę złomu. Jakieś tam śruby delikatnie, oczywiście tak zardzewiałe, nie do ruszenia, nie do wykręcenia. No i tak jak mówiłem, niestety to już jest tak zarośnięte, że nie widać kompletnie nic. Nic a nic. Już nawet jak się patrzy pod nogi, zobaczcie. Ja już mam prawie po kolana. Także myślę, że w tym sezonie to będzie ostatni moment i ostatni raz, gdzie ja tutaj po prostu przyjechałem. To, co się udało zabrać, to się uda. A to, co nie, po prostu jesienią, jak to wszystko spadnie. No bo kurde, no nie spodziewałbym się, że to tak zarośnie, ale to drzewo teraz, jasny gwit, patrzcie. Cudo, nie? Piękne jest. Powiem wam, że za dużo nie wyniesiemy stąd. Trzeba będzie z początku tego lasu jednak wynieść. Ale tu będą chaszcze. Będzie się tu działo. Niestety, ale nie będzie się tu niedługo dało wejść. Jakieś ptaki mnie tam straszą. Takie były pokłady, wszystko pięknie, ładnie i na tą chwilę praktycznie już tego nie widać, ale tu się podziało. No naprawdę w szoku jestem. Różno dużych, fajnych butelek i szklanych, i nieszklanych, ale na przykład gdzie jest ten złom? To naprawdę, powiem wam, daje do myślenia. Naprawdę daje do myślenia. No były trzy torby zakrętego od słoików i gdzie one są, powiedzcie? To na bank było tutaj. Czekajcie, tam jest ta lalka. Jak ja tu przejdę? Jest ta lalka. Dobra, są mi nakrętki. A powiem wam, że czuję się, jakbym tu był pierwszy raz. Tak ta zieleń zmieniła niesamowicie to miejsce, że na dobrą sprawę idzie się zgubić. Muszę iść po ten... Chyba muszę się wrócić po ten wór na urobek, że tak powiem. Bo ja tutaj zginę. Ale tutaj jest masakra, nie? Gdzie to wszystko? Dobra, idę. Tu po drodze teraz sobie idąc. Nie, myślałem, że będzie kolejna jakaś butla z kolorowego szkła. Dobra, tylko gdzie są teraz te opony? Następnym razem przejdę tam górą. Dobra, znalazłem. Taką mam tytkę dzisiaj od Marcina Easy Ridera. Pozdrawiam. Urobek gdzie tutaj? To odkorkuję w domu. Przemyję ją w domu.
To jest po jakiejś farbie czy po czymś. Ogólny dramat. Nie no, teraz zabieram worek, biorę szkło i powiem wam, że to miejsce zmieniło się nie do poznania. Za bardzo już tutaj więcej na tą chwilę chyba nie znajdę. Dobra, ładujemy szkło. To, co po prostu znajdę spod nóg, tak żebym tylko doniósł to do samochodu. Worek raczej mocny. Są pokłady szkła. To też była bardzo ładna butelka z tym czymś. Pod nogami. O, z koreczkiem. Niebieskie. Tylko 0,25 i jakieś logo. EU czy coś. Nie wiem. Do urobku. Słoik. Wek. Nie ma gwintu. Już się nauczyłem. Cegi zamknięte. Powiem wam, że za dużo nie wezmę, bo mam daleko do samochodu. Ale chociaż zutylizujemy no to, co się da. Nie lepiej? Pewnie, że lepiej. I pół worka szkła. Masakra. Pół worka szkła. Zajęło mi to chwilę. Dobra, idę jeszcze w tamto miejsce. Dobiorę po drodze szkła. No i myślę, że to będzie na tyle. To zostawiam. Bo się tu nie zabiorę. Idę w tamtym kierunku. Zabieram szkło. I to będzie na tyle z dzisiejszego odcinka. I myślę, że póki co tyle z wypadów tutaj, no bo sami widzicie, co tutaj się nawyczyniało. Nie myślałem, że to tak wszystko szybko zakwitnie, no i się myliłem. Myliłem się. Pozbieram stąd i uciekamy. Rozcięcialni. Raczej woda. Kolejny wek. Ale to już jest ciężkie. Będzie co nieść do samochodu. Ale tak jak mówiłem, dzisiaj wyjeżdża szkło. A tu? A tu? O, nie do ruszenia. Ale patrzcie. Nie mam osiądzu. Ale jest szkło i pełno mrówek. Zaraz trzeba się stąd ewakuować. Kurde, no nie idzie tego ruszyć, powiem wam.
zabieram to, co jest na wierzchu i uciekam. Muszę to wylać, bo się wszystko wyleje w samochodzie. O kurde! Dobra, moi drodzy. Myślę, że będziemy kończyć. Nie będziemy przeciągać. Co chciałem, to dzisiaj zrobiłem. Przyjechałem w sumie po tą niebieską butlę i po worek szkła, także wszystko, plan jest na dzisiaj wykonany. Szkoda, że to tak wszystko zarosło, bo można było więcej rzeczy stąd wynieść. Na tą chwilę tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, nowi widzowie. Kliknijcie, zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zostawcie łapkę, pamiętajcie o reklamach. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.